środkami, ale które ułatwią Państwu przetrwanie tego roku 2015. Co do szczegółów, to za chwilę poproszę Pana Dyrektora Glebę, natomiast powiem tylko, że przygotowujemy się do zadań dużo poważniejszych. I w tej chwili dzięki temu, że moje sugestie zostały przyjęte przez Radę Miejską, wprowadziliśmy do budżetu miasta dwa zadania, co do których przygotujemy w tym roku dokumentację. Będzie to przebudowa ulicy Kaszowickiej. Koszt tej dokumentacji, będę Państwu podawać też liczby, żeby Państwo mieli świadomość, jak duże są to zadania, jeśli chodzi o finanse. Przebudowa ulicy Kraszowickiej, dokumentacja będzie nas kosztowała około 150 tysięcy złotych. Natomiast porównując zakres przebudowy tej drogi z analogiczną, wydaje nam się, ulicą Sikorskiego, wiemy, że całość zadania będzie kosztowała 12 milionów złotych. To jest wydatek, którego na pewno, no cała Kraszowicka, od Bystrzyckiej do... Także będzie to zadanie, będziemy szukać na pewno dofinansowania i będziemy na pewno etapować to zadanie. Nie uda się w jednym roku zrobić całości, ale będziemy chcieli bardzo to zrobić, żeby też Państwo mieli świadomość, modernizacja ulicy to nie jest tylko jezdnia, nie tylko nakładka, ale wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych na przykład z instalacją deszczową, wykonanie chodników, ścieżek rowerowych na tych odcinkach, gdzie będzie to możliwe. Będziemy chcieli do tego zadania przystąpić do rozpoczęcia w roku przyszłym, czyli 2016. Druga bardzo istotna w naszej opinii rzecz to przebudowa ulicy Przyjaźni. Tutaj dokumentacja będzie już mamy. Panie Dyrektorze, tak było tego wykonawcę, więc mamy bardzo precyzyjną kwotę 75 522 zł. Dokumentacja zostanie wykonana do 10 grudnia tego roku, czyli do przyszłego rocznego budżetu będziemy mogli ją wprowadzić. Koszt wykonania przebudowy ulicy Przyjaźni to jest od 1,5 miliona do 2 milionów złotych. Ja też woli wyjaśnienia, bo mam tutaj wystąpienie. Nie wiem, czy jest z nami pan Zegar Duda może? Jest. Tak? Tam między innymi w tym liście, który pan skierował, jest kwestia ulicy Przyjaźni i tego niebezpiecznego odcinka za mostem przy prawoskręcie. W ramach przebudowy tej drogi te kwestie też będą uregulowane. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z właścicielem tego zakładu kamieniarskiego, być może też jest. Też są przedstawiciele. Po prostu zamieniły się na kawałki działek. Odbierzemy mu ten fragment, który leży bezpośrednio przy ulicy, po to między innymi, żeby wykonać chodnik odpowiedniej szerokości, tak żeby to zejście było dla Państwa bezpieczne. Kolejne zadanie, do którego przymierzamy się w tym roku, jeśli chodzi o dokumentację, to modernizacja ulicy Chłopskiej. Ja uważam, że jest to jeden z tych fragmentów na terenie miasta, który jest absolutnie skandaliczny. W XXI wieku drogi brzuszowe już w ogóle w miastach nie powinny istnieć. W tym roku zlecimy dokumentację, to jest koszt około 30 tysięcy złotych. Przypuszczamy, że w pierwszym kwartale 2016 roku będzie ta dokumentacja gotowa. Mamy jedynie taki problem, że tam mieszają się własności, czyli własność miasta i własność PKP. Czekamy na decyzję PKP w sprawie rewitalizacji linii kolejowej 285 na trasie Wrocław-Jedlina-Zdrój. Może być w tym momencie, jeżeli będzie taka decyzja PKP o rewitalizacji tej linii, będzie problem szczególnie z tą końcówką ulicy Chłopskiej. Ale nie będziemy czekać na regulacje prawne. Projekt wykonany dla całości i na ile będzie to możliwe, to remont będziemy chcieli dokończyć, rozpocząć. Możemy to etapować w ten sposób, że zrobimy to do ulicy Przemokowej, a ten sporny kawałek zostanie na później, no do czasu regulacji własności pomiędzy nami a PKP. To są chyba najważniejsze zadania. Kosztów przebudowy ulicy Chłopskiej na